Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zabieramy Was dzisiaj w kolejne cudowne miejsce, w którym to można czerpać garściami z darów natury, nie sięgając po medykamenty sztuczne, tylko właśnie naturalne. Ale zobaczcie, jaką dzisiaj mamy przepiękną scenerię. W nocy tutaj spadło troszkę śniegu. Ta droga jest taką drogą, gdzie rzadko kiedy jedzie pługo piaskarka i mamy przepiękną sannę. Szczerze przyznam się, że 100 razy jako kierowca wolę jechać po takiej drodze, gdzie jest taka piękna sanna, niż po tym takim błocie pośniegowym. Wtedy samochód się ślizga. No tutaj też się ślizga, ale jest pięknie po prostu. Dobrze, że zdążyłam opony zmienić na zimowe. A tak naprawdę mam wielosezony dobrej firmy i naprawdę mi się tutaj sprawdzają. To nie są tereny górskie, więc tutaj na wielosezonach spokojnie mogę jeździć. No, ale stan ogumienia musi być kontrolowany. Nie mogą to być jakieś takie stare, łyse kapcie. A ty jak tam? Zmieniłeś już swoje kapciuszki? Tak, mam zimowe kapciuszki. Witajcie, kochani, jesteśmy ponownie. No i jak już możecie zobaczyć, jesteśmy w Centrum Pszczelarskim i mamy przyjemność gościć tutaj u pana Krzysztofa Łukasiewicza, który jest założycielem tutaj tego cudownego miejsca. I takie pierwsze moje pytanie, bo zaczynaliście od własnych uli. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, dokładnie, zaczynaliśmy od swojej pasieki. Ojciec prowadził dużą pasiekę na terenie miasta Kostrzyn i w okolicach Kostrzyna, tam też od tych pszczół zaczynaliśmy, od pożytków wykorzystywanych w okolicach Kostrzyna. W międzyczasie założyliśmy firmę w Gorzowie Wielkopolskim i tam tak naprawdę się zaczęło. Tam przenosiliśmy się coraz to inne lokalizacje w nieco większe możliwości, bo wiązało się to z brakiem po prostu miejsca. Aż znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi w Suchlicy. I tutaj się tak naprawdę zaczęło rozwijanie tego biznesu pod kątem klientów, którzy mają pszczoły. No niekoniecznie właśnie. Zaczęło się to bardzo fajnie dziać jak gdyby w Gorzowie. I to jest tak naprawdę zasługa wszystkich pszczelarzy, którzy z nami współpracują od wielu, wielu lat. To nie jest ani kwestia jednego, ani dwóch, ani trzech, ani pięciu lat, bo to trwa tak naprawdę od 2006 roku i pszczelarze zarówno okolic Gorzowa, jak i Zielonej Góry, jak i południa województwa lubuskiego, jak i zachodniej części Wielkopolski, jak i oczywiście województwa zachodniopomorskiego. Możemy się tym pochwalić, że to są osoby z nami współpracujące do dzisiaj. No tak jak pani. No tak jak ja. Też z województwa już zachodniopomorskiego. Za co oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy i ze swojej strony też staramy się coś tym pszczelarzom od siebie oczywiście dać. No ja pamiętam, jak była tylko jedna tutaj, można powiedzieć, budowla i były tylko takie podstawowe asortymenty. Później z czasem, żeście już tutaj to, że tak powiem, udoskonalali, wprowadzali więcej tych produktów. To tak naprawdę jest dzieło pszczelarzy, tak? Bo pszczelarze pytają coraz to nowe produkty, co chcieliby zobaczyć, chcieliby użyć. Gros tych rzeczy przywozimy tak naprawdę gdzieś tam po naszych wizytach za granicą. Są to rzeczy, które już są stosowane u pszczelarzy w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, we Francji. Mhm. Więc takie nowości fajnie jest oczywiście przywieźć do nas. Oczywiście clue jest tutaj cena tych produktów. My też staramy się wybrać takie produkty, które będą na kieszeń polskiego pszczelarza, ale zarazem będą robiły, że tak powiem, ja to zawsze określam, robotę i tak, żeby ten pszczelarz miał mniej fizycznej pracy, a żeby mogły wiele z tych czynności wykonywać maszyny bądź jakieś proste urządzenia, które będą tą pracę ułatwiały. Czyli non-stop wychodzicie naprzeciw oczekiwaniom klienta. Tak? No jasne, że tak. No po każdej tak naprawdę imprezie i z każdym naszym wyjazdem gdzieś tam, chociaż bardzo wielu producentów kontaktuje się z nami, zawsze jakieś nowości przywozimy. Część z takich nowości oczywiście podsyłają nam
nasi pszczelarze. Ostatnio pan Michał, którego również serdecznie pozdrawiamy. Dźwig do załadunku i taki specjalny podnośnik do załadunku uli. Wszystko po to, żeby pszczelarzom było dużo, dużo lżej. Kiedyś w przyszłości przejdziemy i do sprzętów. Dzisiaj odcinek jest całkiem inny, także nie będziemy tutaj sprzętów pokazywać. To podzielimy to na parę odcinków. Tak, to będzie kilka odcinków, bo na pewno pokażemy. Myślę, że jest co. Tutaj myślę, weszliście że jest co. Też, jak to się nazywa w tych ulach, apiterapia chyba, tak? W apiterapia, apiinhalacje, mówi się to o tym też api sauna, ale myślę, że to jest czas na odcinek, powiedzmy sobie kwietniowo-majowy. Tak. Kwietniowo-majowy, kiedy to wszystko będzie w pełni funkcjonowało. Także taki odcinek też dla Was się pojawi. A dzisiaj jeszcze pytanie, tutaj jest, znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie mamy do czynienia naprawdę z naturą. Skąd pomysł w ogóle na produkty takie naturalne, typu kremy, szampony, no i gąsiorki oczywiście, gąsiorki, miody pitne? No tak naprawdę miejsce, w którym osoby szukające naturalnych produktów pszczelich, powiązane chociaż troszeczkę z pszczelarstwem i z tą wiedzą jak gdyby na temat tych produktów, szukają różnorodności. Poza samym miodem, również miody z owocami, miody z różnymi dodatkami, wszystko na bazie oczywiście naturalnych produktów pszczelich, tutaj akurat miód z cynamonem. Wszystkie te miody, u nas jest taki specjalny stoliczek do degustacji, wszystkie te miody można u nas oczywiście spróbować, ale poza tym i właśnie kosmetyki, oprócz szamponów, kremów, do stóp, do rąk, tak wszystkie na bazie wosku pszczelego z dodatkiem propolisu, z dodatkiem mleczka pszczelego, także tych kosmetyków jest całe mnóstwo, świece woskowe, cukierki, żelki z różnymi dodatkami, tak jak tutaj widzimy, cukierki, żelki z truskawkami i miodem, z cukierki bez cukru z propolisem, z różnymi owocami leśnymi, także tych rzeczy jest całe mnóstwo. My staramy się tutaj zgromadzić wszystkie rzeczy, które tak naprawdę mają cokolwiek wspólnego z produktami pszczelimi i te produkty pszczele posiadają w swoim składzie, żeby w naszym sklepie się znalazły, żeby nasi klienci, zarówno ci okoliczni, jak i klienci sklepów internetowych, mogli te wszystkie rzeczy nabyć, mieli świadomość tego, że są to produkty dobre, są to produkty takie, no przede wszystkim zawierające te produkty pszczele, no i przede wszystkim też naturalne i o to nam chodzi. Tak, no tutaj dzisiaj szykujecie się na kiermasz do Szczecina, także będziemy za chwileczkę kończyć, my przejdziemy tutaj z Asią do dalszej części. I te kiermasze robicie co roku. Teraz pierwszy jest Szczecin w ten weekend, tak? Już rozpoczyna się w piątek jarmark w Szczecinie, potem 9-10 jarmark taki świąteczny w Kostrzynie nad Odrą, 9 grudnia również w Lipianach, potem jest 16 jarmark taki świąteczny w Dębnie i wszystkich bardzo serdecznie na te jarmarki zapraszamy. My w social mediach mówimy o tym, także zapraszamy na nasze profile zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak i również na kanał pani Renaty. Tak, to będziecie na kanale, już jesteście, a tutaj stoisko Łukasiewiczów, także będzie ono na pewno łatwe do znalezienia i możecie takie te produkty wszystkie na tych kiermaszach nabyć. A kto nie może być na kiermaszu, bo działacie już na całą Polskę i można powiedzieć też Europę. Również. Jest strona internetowa, podamy link do strony internetowej, żebyście mogli sobie ewentualnie wejść i nabyć. No a ja tutaj dziękuję dzisiaj za rozmowę, bardzo za dziękuję. Poświęcony Polecamy czas, się. Bo wiem, że wydarłam tutaj siłą. Tak, dzisiaj jest taki harmonogram bardzo, bardzo napięty, bo szykujemy faktycznie te jarmarki. Zaczyna się taki gorący okres także robienia zestawów prezentowych, także te osoby, które chciałyby faktycznie swoim bliskim podarować coś fajnego, a zarazem zdrowego, serdecznie zapraszamy. Pokażemy na miejscu zaraz. Robimy gotowe zestawy prezentowe. Asia tutaj jest specjalistą w tym temacie, także na pewno zobaczycie, jak to wygląda. Także my dziękujemy, nie zabieramy. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego. A my przechodzimy dalej. Pan Krzysiu poszedł. Na miejsce pana Krzysia sympatyczna Asieńka. Dzień dobry. I na pierwszy rzut chciałybyśmy wyjaśnić Wam temat pyłek pierzga, bo jak ja robię odcinki, często nie możecie pojąć tematu pyłek pierzga. Zobaczcie. Tu, Asiu, jest pyłek, nie? Tak, to jest pyłek. Pyłek ogólnie jest znany i każdy kojarzy
pyłek pszczeli, pyłek kwiatowy. Natomiast pierzga bardzo często jest to produkt postrzegany jako nowy, nieznany. Niemniej jednak bardzo zasługuje na uwagę, ponieważ bardzo bogate we właściwości. I tak naprawdę pyłek, a pierzga to jest to samo, tylko przerobione. Pierzga jest ukiszonym pyłkiem pszczelim, ale ukiszonym przez pszczoły. Trzeba pamiętać, że tutaj człowiek w procesie produkcji nie ingerował, tylko pszczółki go zrobiły, pierzgę zrobiły. I o co chodzi? Pszczółki też robią sobie zapasy na zimę, tak jak my. I na przykład, no nie wiem, kisimy kapustę na zimę, kisimy ogórki, pszczoły kiszą pyłek. Żeby ukisić pyłek pszczeli, dodają do niego miód, dodają mleczko pszczele, taki najbardziej luksusowy produkt z ula, dodają wosk pszczeli, dodają kit pszczeli, czyli propolis i co najważniejsze, dodają swoją ślinę. Mieszają to ze śliną. W ślinie są enzymy. Chemicznie tych enzymów nie wytworzymy, nie będzie pszczół, nie będzie tego dobrodziejstwa, które od nich mamy. I pierzga jest po prostu produktem przebogatym w to wszystko, w te wszystkie składniki i właściwości pszczele. I Asieńko, powiedz mi, kto na przykład powinien brać taką pierzgę? Bo pyłek, on ma generalnie takie właściwości wzmacniające, regenerujące organizm. Też bardzo dobrze wpływa na trawienie. Ludzie z problemami jakimiś trawiennymi, jelitowymi, jak najbardziej pyłek powinny przyjmować. A pierzga? Pierzgę uważam, że powinien brać każdy. Kto nie jest uczulony na produkty pszczele, każdy powinien pierzgę przyjmować. Szczególnie też ludzie po leczeniu jakimś antybiotykoterapii, po jakiejś przewlekłej chorobie, kiedy trzeba ten organizm doprowadzić do jakiegoś tam normalniejszego stanu i formy. Jak najbardziej pierzgę wtedy powinno się stosować. Zdrowy człowiek, łyżeczkę dziennie. Łyżeczkę dziennie i można to rozpuścić wieczorem, tak? Można rozpuścić wieczorem w niepełnej szklance wody, zostawić na noc, rano na czczo wypić. Natomiast jeżeli zapomni się albo z jakichś tam przyczyn nie lubimy rozpuszczonej pierzgi, śmiało można ją wziąć łyżeczkę pod język i nie połykając, poczekać aż ona się rozpuści. Ona już się wtedy wchłania w jamie ustnej. Jest smaczna, przede wszystkim jest słodziutka, jest smaczna. I ja zawsze jak tłumaczę czy klientom, czy dzieciom, które nie chcą spróbować, zamiast landrynka byle jakiego cukierka, to ja wolę łyżeczkę pierzgi zjeść. Jest słodziutka, jest pyszna, czuć te kwiaty, czuć w niej miód. To prawda. I przede wszystkim jest zdrowa, bardzo, bardzo do zdrowa. Do cukierków za chwilkę przejdziemy. Teraz może przejdziemy do gąsiorków. Nie edziowych, ale tutaj tutejszych. No i jesteśmy w miejscu chyba tak naprawdę wielu najbardziej interesującym gąsiorki. Miody pitne. To już jest produkt, który onego czasu pijali sami królowie. Polska słynęła i słynie z produkcji miodów pitnych. Kiedy Francja, mając dobry klimat ku temu, zajęła się produkcją win i szampanów na przykład, to my wykorzystaliśmy produkty z ula, czyli miód, i robiliśmy miody pitne. Ja nawet pamiętam taką wypowiedź słynnego króla, już teraz nie pamiętam którego państwa, jak przyjechał do Polski i powiedział: my słyniemy z win, mamy dobre trunki, ale Polacy zrobili coś, czego jeszcze moje podniebienie nie zaznało. Tak. Proszę. Się wypowiedział o miodach pitnych. Tak, ładnie, ja nie pamiętam, powiem który. Tylko, tutaj może poproszę, tu jest miód pitny Jadwiga. Już mówimy o tych sukcesach. Mhm. To jest półtorak i Jadwigą wznoszono toast, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Proszę. Więc to też warto tutaj nadmienić. I takie pytanko, skąd te miody tutaj do Was trafiają? Jakiego one są może pochodzenia? My bierzemy tylko z dwóch miejsc miody pitne. Bierzemy z Apisa. Apis to jest firma z Lublina, mhm.
firma słynąca, znana w Europie, być może nawet na świecie. Bardzo dużo wystawiają do konkursu swoich miodów pitnych i dużo też nagród zdobywają. I bierzemy z miejsca z Tomaszowa Mazowieckiego i to jest pasieka Jaros. Logo z takim dziadkiem, bo faktycznie dwóch braci po dziadku odziedziczyło pasiekę. Oprócz tego rozwinęli oczywiście swoją działalność i zaczęli robić miody pitne. Powiem szczerze, bardzo dobre miody pitne. Te miody dłużej leżakują u nich. Tu nie zależy na tym, żeby na czasie, żeby już było szybko. Miód musi dojrzeć. Musi dojrzeć. W smaku po prostu tu jest cała gama smaków. Na przykład miód jak lipowy. Jak ty to opowiadasz, to ja już chcę po początku sięgnąć. A miałam okazję już tutaj zakupić kilka rodzajów i są po prostu obłędne te miody pitne. Tak. Lipowy miód, lipiec. Jest jaśniutki. Bo miód lipowy też jest jaśniutki. Mm-hmm. Jest bardzo delikatny w smaku. Smakuje kobietom, mężczyznom, każdemu. Czyli do tu, każdego podniebienia. Tak. Zadowoli każde podniebienie. Tu natomiast mam koronny i to jest miód pitny na ciemnym miodzie. Już wiosenno-jesienny, czyli jest tutaj miód gryczany, miód spadziowy. Bardzo taki zdecydowany w smaku, w kolorze. Bardziej mężczyźni, widzę, wybierają ten trunek. Czyli ten ma swoich, że tak powiem, fanów w postaci grona męskiego. Tutaj też macie takie fajne zestawiki porobiliśmy, zestawiki. Tak. Propozycja, tutaj jest trójniak, dwójniak i półtorak. Ja może powiem, czym się różnią. Tak? Tak, jak najbardziej. No więc trójniaczki. To są miody najmniej słodkie, miody pitne najmniej słodkie. Na trzy części, dwie części to woda i jedna część to miód. Porównywalne w smaku do takiego półsłodkiego wina. Przeważnie 13% alkoholu. Mam tutaj dwie pozycje, gdzie mają 14% alkoholu, ale tu chodzi o to, że na przykład pod koniec produkcji tego miodu pitnego staropolskiego przeniesiony został do beczki na parę miesięcy, nabrał tego smaku beczki i naprawdę bardzo fajnie pod koniec, jak się rozbiera ten smak, to tą beczkę czuć. No i z tego tytułu, że dłużej leżakował, 14%. Ma alkoholu, szara eminencja, miód niesycony, czyli niepodgrzewany w procesie produkcji, zostawiony samemu sobie i zachował wszystkie właściwości miodu. Tutaj tak odnośnie miodów, to kiedyś, bo teraz to już ta gama tych miodów pitnych się rozrosła, ale kiedyś były na przykład najbardziej szlachetne dwójniaki. To pijali królowie, a był też czwórniak, to już był taki rozcieńczony miód, siuracz taki pospolity, można powiedzieć. I tym się raczyło już bardziej pospólstwo. Dokładnie. Bo ich nie stać po prostu na to. Dwójniaczków mamy naprawdę bardzo duży wybór. Uwielbiam dwójniaki. Tak, one już są słodsze niż półtoraki, bo na dwie części, czyli dwójniak, dwie części. Jedna część to miód, druga część to woda 1:1. Leżakują już dłużej, 16% alkoholu mają. Są też takie właśnie dwójniaczki zaprawiane sokami, czyli na przykład dodany jest sok z czarnej porzeczki, dodany jest w dominikańskim sok z wieloowocowy. Gdzieś tam ludzie poszukują. Tego jeszcze nie kupowałam. Tak, tu z aronią jest miód pitny. Tu jest właśnie fajna taka prezentowa bardzo smaczna seria. Pamiętasz śliwkową damę Krzysiu? Właśnie zakupowałam, jak jechałam na Podlasie. Brałam śliwkową damę i naprawdę jest fajna. Śliwkowa dama we Francji pierwsze miejsce zdobyła wśród trójniaków. No, to spośród 3000 wystawiających się miała pierwsze miejsce. I tutaj fajnie, bo mamy trójniaczek, dwójniaczek, półtoraczek, wszystko do spróbowania. O miodach i sobie można tutaj rozmawiać cały dzień. Odcinek trwałby godzinę, może przejdziemy teraz. Ja jeszcze tylko dodam, jeszcze, tak. Jeszcze dodam, bo są najbardziej szlachetne i żal byłoby opuścić półtoraki.
najbardziej szlachetne, najdłużej leżakujące, najsłodsze i na półtora części, czyli półtora części, jedna część to miód, a tylko pół wody. Więc wyobraźmy sobie, jak to one są już słodkie. Dlatego było... Schłodzone nawet powinno się podawać. Jadwiga, tak? Pamiętacie z początku tej sceny? Był wznoszony toast. Tak. Przy wejściu Polski do Unii Europejskiej, tak. To chyba Jadwiga. Ja jednak się zdecyduję na tego półtoraka. A teraz przechodzimy do kosmetyków, które tutaj są na bazie naturalnej miodów i mogą je śmiało używać alergicy. No chyba, że są uczuleni na któryś produkt. No tak, jeżeli propolisowa seria, to zawsze proponuję próbę zrobić, bo zdarzają się osoby uczulone na propolis. Zdarzają się? Zdarzają, tak. Na bazie propolisu bardzo fajna seria taka dla młodzieży, dla cery trądzikowej, dla cery z problemami. Wiem, że bardzo sobie chwalą, bo później działa, przychodzą... bo ja córce kupowałam i bardzo ładnie trądzik... Wygaja się skóra, się, I później przychodzi ta młodzież i chwali, że bardzo dobry kosmetyk, że im pomógł. Kremy antybakteryjne, tutaj kremy takie na bazie propolisu, ale na przykład wzbogacone już o koenzym Q10, to już taka dojrzała cera. Kwas hialuronowy, bardzo dobre, bardzo naturalne są te kremy. A najbardziej naturalne, tutaj żeśmy przed nagraniem rozmawiały, że tutaj są te, tak? Tak. To jest 100% natury już. I cztery składniki. Cztery składniki, jakie nie będziemy mówić, ale zobaczcie, jak pierwszy lepszy, jak to wygląda. Ten krem nie pachnie, nie ma dodawanych tutaj perfum. Pachnie z miodem, który tam w środku jest, tak, miód. Propolisem. Troszkę wosk tak jakby był czuć. Tak, tak. Także ten krem i to są kremy do twarzy. To są kremy do twarzy i to są kremy, każdy też z tych trzech kremów, może tak stanę, żeby tutaj było widać, każdy z trzech kremów posiada propolis. Natomiast jako dodatek tutaj jest mleczko pszczele, czyli tak jak wcześniej wspomniałam, taki bardzo luksusowy produkt z ULA. Mleczko pszczele ma właściwości regenerujące, odbudowujące skórę. Dodatkowo wiem, że ten krem bardzo ładnie wyrównuje kolor skóry. Tam, gdzie zdarzają się gdzieś już przebarwienia jakieś, bardzo ładnie niweluje te przebarwienia. Krem z propolisem i z miodem wygładza. Bardzo wygładza skórę i też ją nawilża i dostarcza wielu witamin. A i tutaj trzeci? To jest trzy w jednym. Propolis, mleczko pszczele i miód. Czyli te dwa. Mleczko pszczele jest w ogóle takim produktem wysoko regenerującym. Bardzo, tak. Bardzo polecany jest głównie na mózg. Wspomaga funkcję mózgu. I na przykład bardzo mleczko pszczele świeże, które mamy też w sprzedaży, mleczko pszczele polecane jest osobom starszym, gdzie już na przykład pamięć zawodzi albo zaczyna się jakaś demencja. Mleczko pszczele bardzo usprawnia mózg u takich osób. Studentom jest polecane podczas sesji, żeby wspomagać się mleczkiem pszczelim. Też ten mózg szybciej przyswaja wiedzę. Nawet czytałam, że w Japonii zrobiono eksperyment. Pewnej części młodzieży podano mleczko pszczele, drugiej grupie podano placebo, 100% zdawalności było egzaminów w tej grupie, której mleczko pszczele podawano. I warto w takie produkty się zaopatrzyć, chociażby może cenowo one są drogie, ale ich się bierze malutko. Tak, to prawda, mleczko pszczele sprzedajemy w słoiczkach po 100 gram i bierze się codziennie rano odpowiednik czubka noża, czyli taką kroplę. Także to wystarcza na długo naprawdę. Tak, to jest na cały dzień dawka nasza, natomiast to mleczko pszczele, jeżeli jedna osoba bierze, około 3 miesięcy. Zainwestować w tabletki wyjdzie chyba drożej. Nie, no dlatego ja tutaj pokazuję, żeby nie inwestować w tabletki, tylko a w naturalne produkty. Bo warto wracać do tej natury, warto ją wspierać. Przechodzimy dalej.
Na humor. Cukierki na gardło, na bazie. To są właśnie... nie, to są bloki miodowe, też ręcznie robione. Co też robi ręcznie, brak okularów? Też ręcznie robione i powiem, że to jest stara receptura rodzinna, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Udoskonalają oczywiście. Mhm. Teraz zrobili takie markizy pyszne. Co mi się podoba, że ja zamawiając towar muszę poczekać, aż pani go zrobi. Mnie to przekonuje właśnie. I to jest to. To jest marka. Myślę, że tutaj widzowie już teraz rozumieją, co to znaczy robić produkt na zamówienie, bo ja też działam, jak wiecie, i też produkt jest nieraz, czekacie po miesiąc, aż ja te paczki jestem w stanie wysłać tak samo. I tutaj ja pamiętam, jak czekałam na jeden krem tutaj. Zgodzę się. Czekałam dosyć długo, aż on został zrobiony. Ale to są produkty godne naprawdę polecenia. Tak. Są cukierki takie na gardło też. Są. O czym trzeba byłoby jeszcze powiedzieć, że produkty te naturalne, one nie mają jakiejś długiej daty ważności. Fajnie właśnie zamówić świeże, zrobione dla mnie, na moje zamówienie. I wy tutaj macie cały tak, czas. W niewielkich partiach to kupujemy, sprzedajemy, kupujemy następne. I tak jak mówisz, Reniu, jeżeli trzeba poczekać, oczywiście, to się poczeka i człowiek wie, że dostaje produkt wyjątkowy. Tak, tutaj naprawdę to Asia mówi prawdę, bo sama czekałam na kulki nawet bodajże do kąpieli, te relaksujące. Czekałam na krem, ale warto jest poczekać, bo produkt jest dobry. No i tutaj takim ostatnim tematem, który też tylko poliżemy dzisiaj, są świeczki. Dobrodziejstwo, jakiego mało. Różne kształty, są świeczki, każda jest z wosku pszczelego, naturalnego wosku pszczelego. Tutaj oczywiście nie będzie na filmiku czuć, natomiast jak się wchodzi do nas do sklepu, zapach jest powalający, pachną świece, pachnie miodem, z tego tytułu, że tutaj są ramki z miodem jako dekoracja, wystawa, pokazujemy dzieciom skąd bierze się miód, jak wygląda ramka pełna miodu, że miód to nie tylko słoik na półce w sklepie, tylko proces jego zaczyna się w ulu. Świeczki natomiast są naturalne, to jest ich naturalny kolor. To już świeczka, która postała troszkę dłużej niż ta. I więc wybarwiła się. Wybarwiła się, to jest naturalny proces jej, z tym nie trzeba walczyć. Nawet sztuczne światło działa na On po prostu kolor. Blaknie kolor. Tak, bardzo ładnie pachnie, gdy spala się świeczka z wosku pszczelego. Ona też nie ocieka, tak jak te parafinowe świeczki. To wszystko się wtapia. Tak, i to wszystko idzie w powietrze, notabene w nasze płuca później. Bardzo zdrowo spalać świece z wosku pszczelego w pomieszczeniu, gdzie jest telewizor, gdzie jest komputer. One jonizują ujemnie powietrze, czyli oczyszczają. Mhm. Bardzo dobrze śpi się w pomieszczeniu, gdzie wcześniej chociaż na godzinkę warto zapalić tą świeczkę. To, o czym ja często właśnie mówię w filmach, że one też działają tak jakby leczniczo na układ oddechowy, na nasze zmysły, koją takie stany nerwowe, depresyjne, w ogóle niwelują kaszel. Taki napadowy kaszel, tak. Zresztą ogień, jak tylko został wynaleziony, towarzyszy człowiekowi i jest takim, można powiedzieć, wyznacznikiem ciepła, bezpieczeństwa i spokoju. Palony z taką świecą, to już jest w ogóle ukojenie dla naszych zmysłów i naszego zdrowia tak naprawdę. Tak jest, zgadzam się. Także o działaniu naturalnych produktów pochodzenia pszczelego tutaj można mówić godzinami. Dzisiaj to jest tylko taka, jak tu Asia przed chwilką powiedziała, zajawka na kolejne tematy. Jeżeli będziecie którymś bardziej dogłębnie zainteresowani, to oczywiście go tutaj poruszymy. Będą się na przestrzeni powiedzmy czasu pokazywały takie odcinki, zrobimy na przykład odcinek odnośnie tylko poświęcony winom, czy tak jak tym jak to Krzyś mówił? Apiterapii. Apiterapii, tak.
czy produktom jeszcze takim typowo dla pszczelarzy, bo tu przecież można kupić korpusy, ramki, dłuta, ule, i wszystko, tak. Ule, wszystko, kombinezony, rękawice i ach, och i ech, łącznie z wiadrami już do miodu. Także takie odcinki będą. A na dzisiaj, no cóż, będziemy też dziękować tutaj Asi. Dziękuję Ci za miłe wytłumaczenie, takie powierzchowne oczywiście. No i cóż, kochani, link będzie w opisie, także możecie sobie wszystkie produkty dokładnie prześledzić, poczytać, zamówić. No i życzę Wam zdrowia, przede wszystkim zdrowia czerpanego z natury. I zapraszamy do sklepu. I zapraszam. Warto, bo sama również tutaj kupuję, dlatego polecam. Nie polecam czegoś, co jest niedobre. Trzymajcie się. Do następnego.